Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy Produkcji Zwierzęcej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W tym filmie poznasz terminologię obejmującą nazwy i klasyfikację bydła. Terminologia przedstawiona będzie w zależności od grupy wiekowej zwierząt oraz przeznaczenia użytkowego. Poznasz też kilka raz przedstawiających różne typy użytkowe. Rozpoznawanie zwierząt gospodarskich należy rozpocząć od poznania cech, służących do identyfikacji gatunków. Gatunkiem nazywamy grupę osobników posiadającą wspólne cechy pokrojowe, pochodzącą od wspólnego przodka. I tak na przykład jednym z nich jest bydło. Rozpoznawanie nie kończy się jednak na identyfikacji gatunku. W obrębie gatunku wyróżnia się mniejsze grupy, takie jak rasa czy ród. Warto jest też rozróżniać grupy wiekowe czy produkcyjne, powiązane ze sobą grupy w przypadku bydła terminologia obejmująca nazwy zwierząt gospodarskich w zależności od grupy wiekowej czy produkcyjnej to: krowa, czyli dorosła samica po pierwszym wycieleniu i kolejnych, buchaj, oznaczający dorosłego samca użytkowanego rozpłodowo, ciele, czyli młody osobnik do szóstego miesiąca życia, jałówka, oznaczająca młodą samicę przed pierwszym wycieleniem, byk, czyli dorosły samiec użytkowany opasowo, byczek i jałóweczka oznaczające odpowiednio cielęta męskie i żeńskie. Kolejnym podziałem, jaki możemy zastosować, są typy użytkowe zwierząt. Z uwagi na to kryterium wyróżnia się trzy typy użytkowe bydła: jednokierunkowy, dwukierunkowy oraz wszechstronny. Typ jednokierunkowy można podzielić na mleczny i mięsny. Wśród typu dwukierunkowego odnajdziemy mięsno-mleczny lub mleczno-mięsny. Typ wszechstronny oznacza zaś mięsno-mleczno-roboczy. Typ mleczny charakteryzują następujące cechy: długa szyja, stosunkowo mała głowa, dobrze rozwinięte wymie, sylwetka wpisana w trójkąt, długie suche kończyny, mocny kościec, delikatna budowa ciała oraz płaskie orzebrowanie. W przypadku typu mlecznego widok zadu od tyłu przypomina owal. Ten typ krów reprezentują rasy Jersey. Holsztyńsko-fryzyjska, czarno-biała i czerwono-biała. Typ mięsny charakteryzują następujące cechy: krótka, masywna szyja, dobrze wysklepiona, beczkowata klatka piersiowa, krótkie, mocne kończyny, słabo rozwinięte wynie, sylwetka wpisana w prostokąt oraz silnie rozbudowany mostek. W przypadku typu mięsnego widok zadu od tyłu przypomina koło. Ten typ krów reprezentują rasy Limuzę, Zimental. Charolais, piemontez. Osobniki mieszanych typów użytkowych wykazują cechy pokroju pośrednie pomiędzy mlecznym a mięsnym. Krowa rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odznacza się czarno-białym umaszczeniem. Występuje głównie na wybrzeżu Morza Północnego. Cechują ją bardzo dobra przydatność do doju mechanicznego, zdolność wydojowa oraz budowa wymienia. Rasa ta jest stosowana w krzyżowaniu uszlachetniającym. Masa ciała krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej wynosi od 700 do 1000 kg, zaś wydajność mleczna sięga 8000 litrów. Krowa rasy Aberdeen Angus odznacza się czarnym umaszczeniem. Występuje głównie w Szkocji. Cechuje ją bezrożność, wysokie przyrosty masy ciała, wczesne dojrzewanie, łatwość porodów oraz wysoka odporność na choroby. Mięso krów tej rasy jest marmurkowate. Masa ciała krowy rasy Aberdeen Angus wynosi od 650 do 1000 kg, zaś wydajność rzeźna sięga 70%. Krowa rasy Zimentalskiej ma biało umaszczoną głowę, a resztę ciała ciemną. Występuje głównie w Szwajcarii, gdzie reprezentuje mleczno-mięsny typ bydła. Cechują ją mocna, zwarta budowa, mocny, gruby kościec, dobre umięśnienie, bardzo dobre tempo wzrostu, Dobra płodność, wybitne cechy rozrodcze oraz wysoka wartość opasowa. Masa ciała krowy rasy Zimentalskiej wynosi od 750 do 1300 kg. Zaś wydajność mleczna sięga 4000 litrów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.